temat, o którym tutaj jest mowa. Głos ma teraz poseł Tomasz Cimoszewicz, klub Platforma Obywatelska. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, punkt 184, artykuł 184, punkt 3, pierwszy, podpunkt 1, prośba o przerwę, wniosek o informację prezesa Rady Ministrów na temat prawdziwych pobudek odebrania ochrony w trakcie podróży trzem byłym prezydentom. Uważamy, że to jest uderzenie w bezpieczeństwo narodowe, ponieważ każdy z tych trzech byłych prezydentów był odpowiedzialny i podejmował decyzje, które mogą zagrażać ich bezpieczeństwu do końca ich życia. Mianowicie wyprowadzenie wojsk sowieckich z Polski, wysłanie kontyngentu żołnierzy na wojnę w Iraku, czy także przedłużenie kontyngentu wojskowego w Afganistanie. Wydaje mi się, że to są wystarczające pobudki. Należy tutaj zwrócić też uwagę na fakt, i chciałbym prosić panią premier o odpowiedź, jak odebranie i oszczędności na trzech byłych prezydentach mają się do nadania ochrony BOR-u dla koleżanki, przyjaciółki pani premier, pani szefowej kancelarii Beaty Kempy, która od niedawna ma ochronę BOR. Jak ma się jedna oszczędność do wydatku z drugiej strony? Także bardzo prosimy o tę informację. Dziękuję uprzejmie. Ta sprawa i ten wniosek klubu Platforma Obywatelska był również przedmiotem posiedzenia Konwentu Seniorów. Ja zanim poinformuję państwa, co w tej sprawie, jaką decyzję podjąłem, to o głos prosi minister spraw wewnętrznych i administracji, pan Mariusz Błaszczak. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie pośle. Rząd SLD i PSL-u przyjął ustawę, którą w 1996 roku podpisał Aleksander Kwaśniewski, prezydent SLD. Na mocy tej ustawy byli prezydenci są chronieni tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. I to jest odpowiedź. Prawa w Rzeczypospolitej należy przestrzegać i tyle. Dziękuję bardzo.